Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z nad jeszcze jednego jeziora Królewskiego, kłania się Państwu. Tu jest trochę komarów po deszczu, więc będę się musiał oganiać trochę od nich, więc niech się Państwo nie dziwią, że ja tak ciągle macham ręką. Ja będę kontynuował ten wątek związany z domem dziecka w Łoniowie. Opowiem Państwu taką jedną scenkę, która jest taka symptomatyczna dla domów dziecka państwowych. Dla tych dwóch, do których ja jeździłem, do Łoniowa i do Skopania. Otóż, jak Państwo już wiedzą, ja taką zacząłem prowadzić czytelnię dla dzieci w takiej głównej świetlicy w domu dziecka w Łoniowie. I powiem Państwu taką scenkę. Raz otworzyły się drzwi do tej świetlicy i wszedł wychowawca. On tam prawie nigdy nie zaglądał, ale zajrzał. Zajrzał po prostu zdziwiony ciszą, która tam panowała, że po prostu te dzieci nie wyją, nie wrzeszczą, telewizor nie wyje też, nie buczy, tylko jest cisza. No, wszedł i zobaczył, że wszystkie dzieci czytają. No więc podszedł do telewizora i włączył go. I stwierdził tak, że tak powiem, butnie, że teraz jest oglądanie telewizji, nie ma czytania. No to ja nie miałem nic do gadania. No, on wyszedł i ja powiedziałem tak do dzieci. No słuchajcie, jeżeli ten telewizor będzie tutaj grał, nie będzie czytać książek, no to ja nie mam tutaj co robić, wracam do Staszowa, no i ja tu już nie będę przyjeżdżał. O nie, proszę pana, to my zgasimy telewizor. No i dzieci zgasiły i znowu się wzięły do czytania książek. No i tak powiedzmy tam po 20 minutach znowu wkroczył do sali, znowu zdziwiony, że jest cicho, że ten telewizor nie wyje, bo ten telewizor nie grał tak normalnie, jak to się puszcza telewizor w domu, tylko tak wył na cały regulator, żeby przekrzyczeć te różne krzyki i wrzaski. No i znowu taki wściekły. Proszę pana, mówiłem, że tu będzie oglądanie telewizji. No mówię, tak, ale dzieci nie chcą oglądać telewizji. No to tak odwrócił się na napięcie i wyszedł taki wściekły na mnie. No to jest... Tego pana nigdy nie widziałem, żeby zajmował się dziećmi. On po prostu miał ten pokój wychowawców i tam sobie siedział i tam się zajmował samym sobą i swoim telewizorem, kawką, jakąś tam herbatką, ciasteczka. Coś w tym rodzaju. Inna taka scenka to na przykład... Ten najmłodszy chłopiec, który tam był, ja pamiętam jego imię, ale nie będę tutaj specjalnie wymieniał go, zauważyłem, że miał naderwane ucho. Z tego co pamiętam, to nawet zdaje się, że lewe. Miał tak po prostu do połowy naderwane ucho. No, taka krwawa rana, taka już troszkę zagojona, no ale widać było, że to jest naderwane. Jak ja zobaczyłem to, zacząłem oglądać, co tam się stało. Przychodziła pani wychowawczyni i do niego tak, oj tam, no i mnie tutaj zmyśla, oj Kubuś, jak tylko cię do domu puścimy, to zaraz tam ci to ucho nadrywają. Tak ta pani powiedziała na głos, niby do niego, ale tak naprawdę do mnie, żeby po prostu nabrać mnie, że to naderwane ucho to w domu mu tam, któryś z rodziców naderwał, jak był w weekend w odwiedzinach w domu. Ja zapytałem tego powiedzmy Kubusia, tego nazwę, Kubuś, kto ci tak zrobił? On tylko spuścił głowę tak w dół i nic nie mówił. Ja jeszcze raz, Kubuś, kto ci to zrobił? On nie chciał powiedzieć, ale jego koledzy powiedzieli i koleżanki, że a, to zrobił tam taki i taki tam, powiedzmy, no, Marcin, no, tam nie było Marcina, ale tak znowu zmyślę. I do nas myślam, ale sytuacja nie. To Marcin zrobił. No i pytam się Kubusia, czy to prawda, no Kubuś tylko tak pokiwał głową. Tam jakichś zabaw takich, no w cudzysłowie zabaw, no po prostu naderwano mu ucho tak do połowy. Takie scenki tam się w tych domach dziecka działy. Ja próbowałem interweniować czasami, na przykład jeżeli widziałem, że starsze dzieci biją młodsze, a to tam to było na porządku dziennym, to nie to, że tam czasami, to po prostu to w tym kącie sali, to w tamtym kącie, to takie dziecko płacze, to inne dziecko płacze, to płacze, bo mu ktoś zabawkę zabrał, to bo mu tam ktoś jakąś książkę z podręcznik gdzieś tam schował, tego ktoś pobił, tego ktoś kopnął, mu uszczypał, opluł, napluł do zupy na przykład, jeśli tam na obiedzie byłem, no makabrycznie to wszystko wyglądało. Ja próbowałem jakoś interweniować, próbowałem jakoś łagodzić te różne konflikty, spory, z tym, że ja, ponieważ nie byłem wychowawcą, to nie mogę ani ukarać żadnego dziecka, ani jakoś wpłynąć inaczej niż po prostu taką perswazją.
Z tym, że nawet ja nie zgłaszałem tego wychowawcom, że tam któreś dziecko pobiło któreś, dlatego że jak widziałem ich taki totalny brak zainteresowania tą sytuacją, no to jaki był sens w ogóle to zgłaszać. Więc no, psychicznie to naprawdę się czułem fatalnie i moja taktyka polegała na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej osób takich rozsądnych, czyli młodzieży szkolnej, czy jakichś dorosłych osób, które potrafiły zająć się dziećmi, żeby tam przywozić i zastępować tych wychowawców, zastępować brak zajęć, brak pracy wychowawców tego domu dziecka. No i tak postępowałem przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy jeździłem tam dosłownie dzień w dzień. Przez te wiele miesięcy to dosłownie tylko parę dni opuściłem, których nie byłem z jakichś tam bardzo ważnych powodów, jakiś tam pogrzeb w rodzinie ewentualnie, no. Ja z zasady nie choruję, także jakoś tam, żebym zachorował, czy przeziębił się, czy coś, to raczej nie. Także jeździłem w dzień w dzień. Siedziałem, tak można powiedzieć, tam w tym domu dziecka po kilka godzin dziennie. Zachodzi takie pytanie, dlaczego na przykład nie zgłosiłem tej sytuacji jakimś władzom, jakimś w kuratorium, czy w Staszowie gdzieś jakimś tam władzom. Ja wiedziałem, nie robiłem tego, dlatego że wiedziałem, że to nie ma najmniejszego sensu. Dlatego, że już byłem na tyle doświadczonym, że tak powiem, pedagogiem, bo już ładnych parę lat uczyłem w szkole, że zdawałem sobie sprawę, że jeżeli ta sytuacja w tym domu dziecka trwa od dłuższego czasu, przypuszczam, że kilkanaście lat, a być może i kilkadziesiąt, to ci wszyscy ludzie są, że tak powiem, jak to się mówi brzydko, no kryci. Tam było na pewno wiele kontroli różnych i żadna z tych kontroli nic nie odkryła złego, no więc to, że jakiś tam człowiek, taki jak ja, który jest jakimś tam nauczycielem w jakimś tam szkole średniej, jak ja pokonam po prostu opinię tych różnych kontrolerów, którzy tam wszystko kontrolowali, wszystko było dobrze albo nawet świetnie. Więc wiedziałem, że to szkoda sobie zawracać głowy, że to nic nie da. Moją taktyką w pierwszym etapie było po prostu, chciałem przekonać tych wychowawców, że z tymi dziećmi coś można zrobić, że można prowadzić jakieś zajęcia dla nich i że wtedy będą mieli mniej kłopotu, będzie mniej wrzasków, mniej krzyku, no będą mieli więcej spokoju w tym domu dziecka. Nawet tą kawę i herbatę sobie wypić będzie im spokojniej niż jak piją herbatę, kawę, a za drzwiami tam jakieś wrzaski, krzyki, płacz dzieci, no taki tumult niesamowity. Ale ta koncepcja spaliła na panewce, no po prostu ci ludzie nie dali się od tej strony przekonać do zmiany swojego postępowania. I wtedy ja wpadłem na jeszcze inny pomysł. Wpadłem na pomysł taki, że trzeba zainteresować tą sprawą dziennikarzy. I ja paru dziennikarzom opowiadałem, że tam jest źle, opowiadałem co tam się dzieje. Większość nie chciała tam przyjechać, ale paru udało mi się namówić na wyjazd do domu dziecka, do Łoniowa. Tyle tylko, że potem jak czytałem artykuł w gazecie, to ja przecierałem oczy ze zdumienia, dlatego że w tym artykule nie było nic z tego, co było istotne. Dziennikarz podawał, ile dzieci, jaki dom, jakie pomieszczenia, gdzie jest położony, że jest park dookoła, jakieś tam fotografie dzieciom porobił, jakieś tam wystawki, jakieś tam gazetki ścienne. No po prostu taka laurka, natomiast nic z istoty sprawy nie było. No ja się po paru takich wywiadach, ja się domyśliłem dlaczego. No po prostu nikt nie lubi brać udziału w jakichś takich tak zwanych śmierdzących sprawach z tych dziennikarzy. Po prostu oni wolą pisać, że wszystko jest świetnie i pięknie. Proszę Państwa, ja za chwilkę włączę laptopa ponownie, ale naprawdę te komary i różne owady tak mi obsiadły, że muszę się przenieść w jakieś inne miejsce. Do zobaczenia.